początek naszej wyprawy. Granica państwa. Ruszamy spod granicy z Niemcami na wschód. Niedziela, godzina 9. Niemcy! Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? I need a break. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? I need a break. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? I need a break. Out of the doorway, the bullets rip. Repeat to the sound of the beat. Hey! Yo, I'm for the kids in the club that's ready to get bugged. Another one bites the dust. Przejdźcie Państwo trochę dalej, później ulokujemy bagaże, bo jeszcze muszę dwa rowery zapakować tutaj do środka. Hej. Jesteśmy w Koszalinie. Uwaga, panowie śmiech. Uwaga, panowie śmiech, jesteśmy w Koszalinie. No i fajnie jest, super pogoda. Jesteśmy w Szczecinie, Dąbiu, to jest ostatni pociąg. Ale jest dobrze. Regeneracja po rowerze. Udany wyjazd. Tego trzeba było. Ale widać, że zawodnik. Jak? No i jesteśmy wreszcie w Świnoujście. 13 godzin. O, patrz, to co mówię. Świnoujście. Świnoujście. No i to jest Świnoujście. Smaru, smaru. Trochę smaru. Idziemy zapolować na Niemcy. Przywitanie z polskim morzem. W zasadzie polsko-niemieckim, bo tu po lewej jest morze niemieckie, a po prawej polskie. Ścieżka rowerowa od przejścia granicznego z Niemcami do Świnoujścia. Najlepsza ścieżka rowerowa, jaką jechałem kiedykolwiek. A to promenada w Świnoujściu. Cywilizacja zachodnia. Dotarliśmy na plażę w Świnoujściu. Charakterystyczny wiatrak. Teraz przy nim będziemy. No nie jest to idealna ścieżka rowerowa, ale jej ulokowanie jest fantastyczne.
opuściliśmy Świnoujście i teraz przez park, Woliński Park Narodowy, jedziemy w kierunku Międzyzdrojów. Polskie Morze. Jedna z pięknych plaż, które mijamy. Ale cisza, spokój. Dojechaliśmy do Międzyzdrojów z cichego parku Kampinoskiego. Z cichego parku Wolińskiego wjechaliśmy do kurortu. Plaża w Międzyzdrojach. Molo. Idziemy tam teraz. No i to, i koniec molo. Nie wiem, po co tu przyszliśmy w ogóle. Teraz trzeba iść tą samą drogą. Bez sensu w sumie. Andrzej, wsiadaj. Czemu? No nie wiem. Szymon mówi, że tu nie wolno jeździć rowerami, a my lubimy łamać zasady, więc musimy jechać. Fryteczki. Wiesz, fryteczki. Fryteczki, kurczaczek w panierce. Zaraz kogoś przejadę. Po kilkunastu kilometrach jazdy od Międzyzdrojów dotarliśmy do w miarę dzikiej plaży i chyba się wykąpiemy. Ej, panie. Nie. Ja bąki zbijam. Ciepła nie jest za bardzo. No to po prostu. 18 stopni na Bałtyku. Po obiedzie w Międzywodziu zaczęła się psuć pogoda. Mijaliśmy Dziwnów, Dziwnówek, fajne miejscowości. Teraz zbliżamy się do Pobierowa. W międzyczasie totalnie zmieniła się pogoda. Dojechaliśmy do Pobierowa i chyba zostaniemy tu na noc. Spaliśmy dzisiaj w Pobierowie. Jest już poniedziałek. Pensjonat Emilia, bardzo piękny. Jest 9:00, zjedliśmy śniadanie i jedziemy dalej na... Na rytmie Disco Polo. I jedziemy dalej na wschód. Tak. Miejscowość Trzęsacz i tu są ruiny kościoła, zaraz je pokażę. O. To są ruiny kościoła, który był kiedyś oddalony od morza o 2 km. I za jakiś czas spadnie do morza. Jesteśmy w Rywalu. Atrakcją Rywala są kutry, które stoją na plaży. Miejscowość Niechorze, kolejna na naszej trasie.
Bardzo fajna latarnia morska. Cześć Andrzej. Czekaj. Był wiatrak, był park miniatur, motylarnia, latarnia morska. A teraz jest taki sobie deptak, czy nie wiadomo co. Ale całkiem niezłe wrażenie sprawia. Trochę duży ruch tutaj, jak na miejscowość wypoczynkową, ale jak nie ma słońca, to można się opalić oparami z rur wydechowych. Głupie to było. No i kolejna miejscowość, Pogorzelica. Niezbyt ładna nazwa, ale miejscowość całkiem przyjemna. Tu w lewo. Ale tam nie ma przyjazdu. Jest. Minęliśmy Pogorzelicę i trafiliśmy na szlak korzenny. Ale co to dla nas? Główna idzie równolegle do tej w lewo. Zobacz, prawo i mamy drogę. Prawo. Prawo. Widzisz to, Szymon? Nie. Droga dla czołgów. Mamy 5 km do Mrzeżyna. Mrzeżyno. O, latarnia. Nie zauważyłem. Gdzie? Nie, tu taka zwykła, aluminiowa. Wjechałbym w nią. Tu się kupuje ryby prosto z kutra. Cześć, mywa. Po małym posiłku ruszamy do centrum Rzeżyna i to jest właśnie chyba to. W lewo? Może w lewo. Albo tu w lewo skręć. No, tak sobie tutaj jest. A plaża w Rzeżynie wygląda o właśnie tak. Jedziemy trasą rowerową Eurovelo, znakomicie oznaczoną, świetnie poprowadzoną. Ona prowadzi w zasadzie od Świnoujścia do Helu. No nie jedziemy nią cały czas, bo znajdujemy sobie jakieś inne też trasy przez las, ale ta jest rewelacyjna. Idziemy na plażę. Trochę jesteśmy nieprzygotowani na takie spacery. Pięknie tu, ale jedziemy dalej. Zbliżamy się do Kołobrzegu. Pierwsze dojście do plaży w Kołobrzegu. Tam chyba w oddali widać tą latarnię morską w Kołobrzegu, taką białą. Stępią mi się buty o tej kosy. Zobacz co mam. Ojej, frytos. Egon. Molo w Kołobrzegu. Bardzo fajne molo, ale nie wolno tu jeździć rowerami. Koło brzegu ciąg dalszy. Fajnie to, chłopaki, co? Ratusz, o, ratusz koło brzegu. Podróżowanie po koło brzegu należy do przyjemności. Rowerem. Bardzo tu jest fajnie, dobrany. Tu jest jeden deptak, a prawdopodobnie tam nad samym morzem jest jeszcze jeden. Aha.
Drugi dzień podróży dobiega końca. Dojechaliśmy do Ustronia Morskiego. Na liczniku wybiło 155 km, więc jak na dwa dni to jest całkiem nieźle. No i szukamy noclegu. Dzień dobry panowie, jak się spało? Tak, krótko. Opuszczamy Ustronie Morskie i kierujemy się na południe. Kolejny odcinek Eurovelo w kierunku Mielna, tak? Tak. Gąski, Starbinowo, Mielna. Jesteśmy w Gąskach, tak? Latarnia morska w Gąskach. Skręć w lewo. Zbliżamy się do Sarbinowa. Jedziemy w kierunku Mielna. Ścieżką równiutką, asfaltową przez pole. A może jest tam. No i dojeżdżamy do plaży w Sarbinowie. Tu jest deptak. Wow, jaka promenada. Super. Sarbinowo naprawdę też ładne. Spokojne. Czytałem, że to miejscowość dla emerytów. Ale jest naprawdę fajnie. Andrzej, gofry! Miejscowość Chłopy. Chłopy jadą przez Chłopy. O! Kebab Chłopy. Nawet bady są jak Chłopy. Kolejna miejscowość na naszej trasie, Mielno. Jedno z bardziej znanych uzdrowisk nad Polskim Morzem. Dogrzało? Mielno zapamiętamy z niesamowitego pomostu, który jest usytuowany nad plażą. Teraz będziemy nim jechać. O tam. No niesamowita sprawa. Jedziemy kilka metrów nad plażą. Miejscowość Łazy, jedna z mniejszych nad Polskim Morzem, ale bardzo przyjemna. Jedziemy fantastyczną ścieżką rowerową wzdłuż drogi samochodowej, która jest o wiele gorszej jakości. Kilometr wcześniej przekroczyliśmy dystans 200 km od Świnoujścia. Dojechaliśmy do miejscowości Dąbki. Dzień dobry panu. Skąd się pan tu wziął? Siemka. Cześć, cześć, dobrze was widzieć. Wzajemnie. Jest wiara, wszyscy są. Hej. Jak forma?
No super, tak? Super, jedziemy. Dobrze. Już we czterech dotarliśmy do hotelu w Darłówku, gdzie zakończyliśmy trzeci etap wyprawy. Rozpoczyna się czwarty dzień jazdy. Jesteśmy w Darłówku i teraz będziemy jechali w kierunku Jarosławca. Lato nad polskim morzem. 18 stopni, wiatr, ale za to jest z nami Jarek. No ale właśnie słyszę słoneczko, jest fajnie. Na szczęście wiatr mamy w plecy. Wjechaliśmy do Jarosławca. Piękna pogoda. Rano nic nie wskazywało na taką pogodę. A tu proszę. Latarnia morska w Jarosławcu. A jest. Pustka! Pustka! Nie wstrzymałeś. Ja zaraz do buzi. Ustka powitała nas lekkim deszczem, ale przestało już padać i jedziemy dalej. Teraz w kierunku Rowów. Kilka minut za Ustką licznik pokazał 300 km od Świnoujścia. A na wieczór przyjechaliśmy do Rowów. Bardzo gwarne miasteczko. Mnóstwo różnych fliperów, bankomatów, automatów. To jest masakra. No i szukamy kolejnego noclegu. Piąty etap rozpoczął się kilkukilometrowym odcinkiem przez Słowiński Park Narodowy. Jedziemy w kierunku Łeby. Jak się jedzie? No wydwijajek, strasznie, no. Za miejscowością Kluki wjechaliśmy... Kurwa. Za miejscowością Kluki wjechaliśmy na ścieżkę rowerową, która pozostawia wiele do życzenia. Miejscowość Gać przed nami. Tu jest przystanek autobusowy, a tam jest miejscowość Gać. Jeśli ktoś szuka miejsca z dala od cywilizacji, polecam miejscowość Gać. 6 domów, cisza, spokój, nawet kogutów nie słychać.
miejscowości Żarnowska spotkaliśmy kolegów po fachu, którzy jadą z przeciwnej strony. Pod wiatr. Jesteśmy ze wschodu, więc zaczęliśmy od wschodu na zachód. Ale tu super przygoda. Także życzymy wam szczęścia. Dzięki, dojedźcie do celu. Trzymajcie się. Dojechaliśmy do Łeby i nie możemy nadziwić się frekwencją. Tu o tej porze roku zawsze jest trudno przejść, a teraz jest dosłownie pusto. A plan na dzisiaj jest następujący. Po zakwaterowaniu ja zostaję w pokoju i walczę z gorączką, a Andrzej z Szymonem i Jarkiem jadą na wydmy ruchome niedaleko Łeby, na Górę Łącką. Rozpoczynamy szósty etap trasy. Ruszamy w kierunku Jastrzębiej Góry. Droga z Łeby do Jastrzębiej Góry zaczęła się w ten sposób. Mieliśmy jechać asfaltem, ale tak jakoś wyszło. Zbliżając się do Półwyspu Hel, zaczęliśmy odwiedzać miejscowości, które są położone najdalej na północ. Pierwszą z nich jest Karwia. Miejscowość przedziwna, bo przez środek przebiega główna droga, bo po prawej stronie są pensjonaty, hotele, restauracje, a po lewej stronie wejścia na plażę. Wszyscy, którzy tu mieszkają, muszą przejść przez tę drogę. Dotarliśmy do Jastrzębiej Góry. Po Jastrzębiej Górze to mamy co? Władysławowo? Jastarnia, Jurata. Nie mam gdzie. Ostatni kawałek pod górę był niezły. Ale daliśmy radę. Na liczniku jest 440 km. Nieźle. Jeszcze te 40 zostało. Jeszcze zostało 40. I 500 zrobimy, bo my lubimy jeździć dalej. No tak. W Jastrzębiej Górze zamieszkaliśmy w hotelu La Siesta. Dzień dobry panom, tu właśnie czekam. Hej. A tutaj są najlepsze dyskoteki w Jastrzębiej Górze. W Arze, nie wiem czy znacie? Nie, ja nie znam. Ale ja tutaj, nie chcę powiedzieć co ja tutaj pierwszy raz coś robiłem. Powiedz Jareczku, wszystko się nagrywa. Nie mogę właśnie dlatego, że ty nagrywasz to. Opowiem o tym wieczorem. To wieczorem też będę nagrywał. W Jastrzębiej Górze jest najwyższy klif w Polsce nad Bałtykiem. Wygląda to rzeczywiście imponująco. W Jastrzębiej Górze znajduje się też najbardziej na północ wysunięty fragment Polski. Tak zwana Gwiazda Północy. Będąc na klifie, zobaczyliśmy piękny dom z widokiem na morze. Dobra, powiedz co myślisz o tym hotelu. Sam hotel może być, to znaczy okolica jest do wycięcia. No. Najlepsza noc. Super wyspany. Dobra, jedziemy na Hel dzisiaj. What the hell you doing? No? A to miejsce naszych problemów. Tuż obok hotelu, do drugiej w nocy była dyskoteka i nie mogliśmy spać. Więc jesteśmy totalnie niewyspani, zwłaszcza, że po jej zakończeniu wszyscy wyszli na ulicę i zaczęli sobie śpiewać pod naszym hotelem. Skończyło się to telefonami na policję i takie tam. Centrum terroryzmu. Tak wygląda. Tutaj terroryzuje się pół Jastrzębiej Góry. W każdym razie ledwo żywi. Ruszamy na Hel. Kolejna latarnia na naszej trasie, tym razem w Rozewiu, bardzo ładna.
Minęliśmy właśnie Władysławowo, które widać w głębi kadru i jesteśmy na samym początku Półwyspu Hel. Tu zaczyna się też Zatoka Gdańska, podobno najlepsze miejsce w Polsce do uprawiania windsurfingu. Po 7 dniach jazdy jest. Właśnie wjechaliśmy do miasta Hel. Na liczniku 477 km, ale jeszcze nie koniec podróży, bo musimy dojechać do centrum Helu. Jeszcze kilka kilometrów i będziemy na miejscu. Przejechaliśmy z granicy polsko-niemieckiej w Świnoujściu na sam koniec Półwyspu Hel. Na liczniku mamy 480 km.